Czy ty też uważasz, że dla Pudziana to jest samobójstwo? Nie. Dlaczego? Jestem kompletnie innego zdania. A wiesz, że internet już wydał wyrok. Ja wiem. O tym zresztą za chwilę będę z Danielem rozmawiał. Pozwól, że nie będę komentował wyroków internetowych. Z tego, co słyszałem, leży oferta na stole kosmiczna. 1/3. Duża pewność ciebie, jak to skomentujesz? Wiesz co, zaskoczę cię, bo wręcz jakby intryguje mnie to i powiem nawet szczerze, żebym spróbował tego, bo nie obawiam się wcale tej konfrontacji. Nawet przepychając się z Mariuszem. Artur Mazur, to jest program Klatka po klatce. Wracamy do studia, a okazja ku temu jest przednia, bo już w sobotę gala KSW 70 w klatce ustawionej w Atlas Arenie starcie legend. Mariusz Pudzianowski kontra Michał Materla. Transmisja z tego wydarzenia już od godziny 19 na platformie ViaPlay, a ze mną pierwszy gość, wyjątkowy gość, reżyser tego całego wydarzenia, Maciej Kawulski. W życiu bym nie pomyślał jakieś 10-12 lat temu, że będę zapowiadał w tym studiu walkę Cipka z Pudzianem. Nie wiem, jak ty? Też się nie spodziewałem, że to będziemy tak długo czekać na tą walkę. No. O, w ten sposób. Powiem tak, słucham, czytam, analizuję i mam wrażenie, że środowisko sportu walki w Polsce nie daje Pudzianowi absolutnie żadnych szans. Zastanawiam się, że czy ty też uważasz, że dla Pudziana to jest samobójstwo? Nie. Dlaczego? Jestem kompletnie innego zdania. Uważam, że odpowiednie ułożenie gameplanu i zaplanowanie argumentów, które, i tu trzeba szczerze sobie powiedzieć, z grubsza są po stronie Michała, albo jest ich więcej, może spowodować, że ta walka ma prawo przebiegać symetrycznie. Natomiast jakiekolwiek poddanie się emocjom, których jest dużo w jednym i w drugim wojowniku i wszystkim w samym starciu, może niestety spowodować, że tych argumentów zabraknie. Także jeżeli Mariusz będzie mądrze rozgrywał tą walkę i będzie ją prowadził w przestrzenie, w których ma zapas, ma przestrzeń, to może wydarzyć się wszystko. Mariusz ma nokautujący cios, ma bardzo wiele nokautów na swoim koncie, walczy z zawodnikiem, który jest od niego mniejszy, lżejszy i jest w stanie go znokautować. Okej, ale znasz Michała Materlę nie od dziś i z nim to trzeba do spodu, nie? Znaczy, słuchaj, no znam Michała nie od dziś, szanuję go bardzo, jest kompletnym wojownikiem i jak wiesz, to już chyba już nie jest tylko metafora, ale i prawda jest sercem naszej organizacji. Nie, jego trzeba ubić w klatce po prostu. Trzeba go ubić, ale też z wiekiem zdarzało mu się padać i po pojedynczych ciosach, tak? Zgadzam się, ale nawet jeśli padł po pojedynczym ciosie, to i tak dalej trzeba było z nim jechać, powiem kolokwialnie, do spodu, bo to i Scott jest... Ascam, i Roberto Soldic, nawet jeśli on zatańczył po tych ciosach, no to trzeba było być jeszcze precyzyjnym dalej. Ja rozumiem, ale to wiesz, to już jest chyba po prostu specyfika tego sportu, bo wydaje mi się, że po wątrobie Aschama, gdyby Ascham nie wykańczał, to ta walka i tak by się zakończyła. No. 10 czy 15 sekund później. No to jest po prostu, ten sport pozwala wykańczać, więc jeżeli to nie jest nokaut taki, że wiesz, no, dzwonisz do mamy i już nie ma o czym gadać, no to wbiegasz i zamieniasz nokaut w nokaut techniczny. Taka uroda dyscypliny, ale jak wszyscy, którzy wchodzą do klatki, Michał też jest tylko człowiekiem. Uważam, że przesadziłbym, gdybym powiedział, że w mojej głowie ten pojedynek jest wyrównany, ale absolutnie nie skreślam Mariusza. Uważam, że podchodzi przede wszystkim do tej walki analitycznie. Słuchałem, co mówi na temat tej walki i jeżeli rzeczywiście te założenia, z którymi do klatki wchodzi, utrzymają się po pierwszym gongu, to wszystko jest możliwe. Na czym on opiera wiarę w zwycięstwo? Bo ja mam takie wrażenie, że kiedy Michał wyzywał go w tamtym roku na pojedynek, to tak naprawdę Mariusz musiał to wszystko przetrawić. A jak już widzę trailer, to mam wrażenie, że Mariusz bardzo chętnie zapisał się na takie starcie. W moim poczuciu Mariusz Pudzianowski bierze
wiarę w zwycięstwo w tym pojedynku z głębokiej wiary w siebie, a głęboką wiarę w siebie bierze z ciężkiej pracy. I to chyba najogólniej definiuje... Tak, bo kiedy my jeszcze śpimy, to Mariusz już jest po pierwszej relacji na Facebooku. No, dzień dobry, piąta rano, 10 kilometrów. Otóż to. A z tego co wiem, podchodzi do tej walki wyjątkowo solidnie, również w przestrzeni, którą często zaniedbywał, czyli sparingi. Co się rzadko zdarza, bo Mariusz potrafił wychodzić do walki nieprzewalczony, nieprzesparingowany, tylko na wierze w siebie i też wygrywać. A tutaj bardzo solidne podejście. Rozbity nos, który ostatnio dumnie prezentował. Być może pierwsza krew Mariusza na macie w WCA, kto wie. Ale to tylko dobrze wróży całej gali, no bo to jest filar tej gali. A czy to nie jest tak, że Mariusz Pudzianowski postanowił, że wyczyści dywizję legend w KSW, bo on nie tak dawno opierał się, kiedy mówiło się o pojedynku z Mamedem Khalidowem, a później pstryk i Mariusz zaczął oficjalnie potwierdzać, że on jest jak najbardziej na tak. No jestem ostrożny z budowaniem tak złożonej przyszłościowej. Nie, wiesz, bo ja widzę niesamowitą pewność siebie przed tym pojedynkiem. I bardzo dobrze. I chciałem powiedzieć, że nie wierzę, że Mariusz analizuje swoją karierę aż na tyle kroków w przód. Myślę, że jest facetem, który mocno koncentruje się i dobrze na następnym kroku, który ma do wykonania, co nie zmienia faktu i mogę powiedzieć to w formie intencjonalnej, że gdyby Mariusz wygrał ten pojedynek, to bardzo chciałbym doprowadzić do starcia na przykład Mamed Khalidow, Mariusz Pudzianowski. Uważam, że to by było, w myśl tego, co powiedziałeś, kolejne, najbardziej logiczne starcie. Za chwilę o nie dopytam. Zresztą ale... Mariusz sam już publicznie mówi, tak. że się nie boi, że się interesuje tym starciem i wręcz, żeby chciał. Także nie chcę go tutaj łapać za słowo, ale uważam, że jeżeli wygra z Michałem, to lub da wyjątkową walkę, bo to też w MMA, jak wiesz, już znasz mnie trochę, wynik jest wynikiem, ale przebieg walki jest jeszcze ważniejszy, to jest potencjał na rozmowę o takim starciu. Są też inne rozmowy w środowisku Mariusza, wokół Mariusza. Konkurencja chętnie robi sobie z nim zdjęcia, Wojtek Gola, i tak się zastanawiam, czy jest jakaś, mają jakiś cień szansy na to, żeby wam wypożyczyć Mariusza, zgarnąć Mariusza? Dziś rynek jest tak wyporny, że mam wrażenie, że każda fluktuacja zawodników pomiędzy organizacjami, ja już się nie rozeznaję, mam wrażenie, że gwiazdy organizacji... Nie, są tacy, którzy walczą organizacji, wszędzie. A wręcz filary tej organizacji, nagle widzę je na plakacie innej organizacji, więc myślę, że to jest dzisiaj naturalne. Natomiast nie byłoby to do końca w myśl tego, co Mariusz robi. Mariusz całe życie próbował udowodnić wszystkim i sobie, że jest pełnoprawnym zawodnikiem MMA, więc no, co tu dużo mówić, jeżeli na koniec swojej kariery, nie wiem, tak jak zrobił to Popek, czego nie pochwalam, poszedłby w stronę freak fightów, no to nie wiem, jak wyglądałaby ta kropka na karcie historii, którą on zapisał, czy ona nie byłaby kleksem. Być może. Wracam do tego wątku z Khalidowem. Rozumiem, że gdyby nie lekarze, to w Łodzi naprzeciwko Pudziana mógłby stanąć Mamed. Czy tak? Czy to jest nadużycie z mojej strony? Mógłby. A jak wygląda kwestia powrotu zatem Mameda Khalidowa? Bo ja widzę, wiesz, nie tylko zdjęcia z ryb, nie tylko relacje z ryb, ale też na sali Mamed już zasuwa. I zastanawiam się, kiedy będzie to zielone światło. No wiesz co, to jest... Nie wiem, czy Mamed się ze mną zgodzi. Mamed chciał, byłem u niego w szpitalu po zabiegu i on chciał właściwie już rozmawiać ze mną o powrocie. Wyjechał do Czeczenii i tam właściwie od razu zaczął trening, chociaż lekarz mu zabraniał, więc gdzieś tam czuję się trochę autorem tej przerwy w karierze Mameda, ponieważ odradzałem mu to, mówiłem mu: Mamed, poczekaj. Tu nie chodzi o to, że ty się dobrze czujesz, tylko kości muszą się zrosnąć. Jesteś po, ciężko mówić o zabiegu, po serii zabiegów i fragmentarycznej rekonstrukcji twarzy. Wydaje mi się, że czas będzie grał na twoją korzyść i gdzieś tam tak trochę go trikami i sztuczkami przechowałem w tej szafie. Natomiast no, to jest zwierzak, chce wyjść do ringu, chce poczuć smak krwi. Kiedy otwierasz szafę? Szafa jest już otwarta.
Okej, okay, czyli po prostu czekamy mam teraz. Nadzieję. A w którą stronę pójdzie Mamed Halidow? Myślę, że druga połowa roku po wakacjach zobaczymy powrót Mameda. Mam nadzieję, że w wielkim stylu. A czy analizowałeś już możliwości, jeśli chodzi o rywala, czy nie? Tak, ale za wcześnie, żeby o tym mówić. Wiesz, że nie lubię szafować plotkami, pogłoskami, szczególnie jeśli one są nawet w mojej głowie jeszcze plotkami, pogłoskami. Delikatnie rozmawiamy z Mamedem o różnych możliwych alternatywnych rozwiązaniach. Mamed właściwie na każdym jest zainteresowany. Chce się po prostu bić. Wiesz, ktoś, kto tak długo był na fali zwycięstw i nagle, nawet jeśli ta fala ostatnimi czasy była przerywana, ale on jednak na koniec powracał po to, żeby postawić kropkę nad i odbierał dokładnie wszystko to, co mu ktoś zabrał. No i nagle po takim nokaucie przerwa, więc ja myślę, że on po prostu chce znowu wejść do klatki. I to jest jego, priorytet gdzieś tam mentalny i z wielką przyjemnością mu to ułatwię. A ja z jeszcze większą przyjemnością to obejrzę i czekam. Wracamy do Gali KSW 70. Transfer do organizacji po latach. Wraca Daniel Omielańczyk i tak się zastanawiam, czy to jest ten człowiek, który ma przywrócić Polsce pas wagi ciężkiej w KSW, twoim zdaniem. Ojej, no za wcześnie o tym mówić. Daniel był. Ale wiesz, że internet już wydał wyrok. Ja i wiem. O tym zresztą za chwilę będę z Danielem rozmawiał. Pozwól, że nie będę komentował wyroków internetowych, bo to tak jakby budować swoje wyobrażenie o sytuacji geopolitycznej, czytając Pudelka na przykład. No, internet ma swoje zdanie zawsze, natomiast ja za mało wiem sportowo o Danielu, ponieważ bił się mocno poza naszą organizacją. Traktuję zawsze te starty jako starty, które są gdzieś tam też poza możliwością naszej oceny. I bardzo bym chciał, bardzo lubię Daniela, bardzo go szanuję i bardzo się cieszę, że powrócił. I zawsze byłem za tym, żeby znowu go zobaczyć w klatce KSW. Myślę, że za wcześnie mówić o tym, czy jest w stanie, no bo rozumiem, że to pytanie brzmi, czy jest w stanie pokonać De Vriesa. Ja chcę powiedzieć jedno. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj na scenie MMA tej części świata jest w stanie pokonać De Vriesa, to zdecydowanie ktoś, kto nie będzie z nim walczył, tylko pójdzie po nokaut. Daniel jest w grupie ludzi, która tak walczy. Więc jeśli nie on, to ciężko mi znaleźć inną osobę, którą mógłbym położyć w tym szeregu. Natomiast De Vries jest w stanie ośmieszyć w ringu właściwie każdego. I uważam, że Daniel jest też w grupie osób, dla których Phil De Vries jest po prostu stylistycznym koszmarem. Daniel Omielańczuk nigdy nie lubił walczyć. To odpowiedz mi na pytanie, z dla takimi kogo... zapaśnikami. Ja rozumiem. To dla kogo Phil De Vries nie jest stylistycznym aktualnie koszmarem? Aktualnie w KSW chyba dla każdego jest stylistycznym koszmarem, co tylko potwierdzają statystyki. Hmm. Ale swoją drogą to pójdę krok dalej. To zamierzacie go zwolnić, czy nie? Nie, nie. A dlaczego? No, dyskusja taka przetoczyła się jak burza w mediach. Co więcej, nawet Thomas Pinal, zawodnik UFC, podawał to jako przykład, nie podając nazwiska oczywiście, że jakby organizacja jest niezadowolona z jego nudnego stylu. No ja nie będę teraz udowadniał, że styl Phila De Vriesa jest super efektowny, ale my zastanawiam się, czy jest dla was pewnego rodzaju problemem. Jesteśmy po to, żeby bawić publiczność, tak? Jesteśmy właścicielami Koloseum, mamy tygrysy, mamy gladiatorów, publiczność ma się cieszyć. To, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, nie ma większego znaczenia. Nie podobał się styl walki przez długi czas publiczności, ale mam wrażenie, że życie zatoczyło krąg i ta jego nudność, ale powtarzalność w zwycięstwach i kolejne ośmieszanie kolejnych wspaniałych zawodników, wspaniałych wojowników, wspaniałych rywali doprowadziło do sytuacji, kiedy ta nudność przestała być nudna. Bo to już jest dzisiaj pojedynek szachowy, w którym nie chodzi o to, co wydarzy się w ringu, tylko czy wreszcie zdarzy się ktoś, kto postawi realny opór, albo daj Bóg go pokona. W związku z czym bardzo dobrze dla organizacji, gdyby zadziało się coś interesującego w wadze ciężkiej i na chwilę odłożyło hegemonię De Vriesa. Z drugiej strony mam wrażenie, że im dalej idziemy w las, tym ta sytuacja przez swoje napięcie staje się coraz bardziej ciekawa. Wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, w którym nudny De Vries przestał być nudny przez to, że pokonał wszystkich. I będę go bronił nie dlatego, że mi wypada, tylko dlatego, że mnie już zaczęło to ciekawić. Tak jak kiedyś też byłem
no, The Freeze na karcie, pewnie nie będzie fajerwerków. Tak dziś sobie myślę, że to już jest nieciekawe właśnie z tego powodu, który, z tej całej historii, która dzieje się trochę poza klatką. I oczekuję rozwiązania tej sytuacji. I myślę, że każdy, kto się interesuje sportem, także. Czy zwycięzca sobotniej walki, czy Omielańczuk, Praseł, to będzie kolejny rywal dla Phila The Freeza? Nie ma żadnych wskazanek, żeby w sposób definitywny, sportowy właśnie tak postawić tą sytuację, ale jest wielce prawdopodobne, że możemy i w ten sposób to rozegrać. Ale powiem Ci szczerze, nie zdziwiłbym się, jakby Wasze słowa zmobilizowały Phila The Freeza, bo Antun Radzic został tak kiedyś zmotywowany, że później dał walkę roku z Sepkiem Przybyszem, więc i też jestem ciekaw, jak to podziała na Phila The Freeza. I z Ugonów, kolejna postać w tej karcie najbliższej gali, mam takie wrażenie, że stracił efekt wow Izu po tych dwóch pojedynkach. Quentin Domingos, lepiej nie wspominać. Marek Samociuk, kapitalna walka, no, zakończona sensacją. Trochę się przejechał jak Michał Kita ostatnio. Izu Ugonoch, czy ty też uważasz, że stracił troszeczkę tego efektu wow Izu? Nie wiem, czy tak sobie wyobrażałeś początek jego kariery w KSW. Znaczy... Janek Błachowicz jest dobrym przykładem na to, że efekt wow nie musi być z góry, może być z dołu. Są zawodnicy, którzy startują z efektem wow, potem potyka im się nogę, Janikowski. Są zawodnicy, którzy jadą na wow przez lata, jak Mamet. Są zawodnicy, którzy schodzą z wow do przegranej, z nokautu znowu do wow, jak Materla. Każdy ma trochę inny rytm swojej kariery. No, los chciał tak, że Izu zaczął słabo. Ja myślę, że ten koleś ma wszystko to, co potrzebuje zawodnik, żeby być gwiazdą. Od wizerunku, przez skille, umiejętności, warunki fizyczne. Czegoś brakuje. Mam wrażenie, że ten czas, kiedy go nie było, to była taka lekcja i to był czas na poszukiwanie tego brakującego elementu, piątego, do układanki. I wierzę, że odrobił dobrze lekcję i życzę mu jak najlepiej. Natomiast po drugiej stronie stoi też chłopak, którego bardzo szanuję i bardzo mu kibicuję. Myślę, że to może być doskonałe starcie. Jeżeli Izu nie poradzi sobie w tym starciu, to ja myślę, że to jest taki właśnie moment, w którym wiele się wydarzy, bo jeżeli Izu wygra, to wszystko przed nim. Carte blanche. Jeżeli przegra, no i to jest zastanawiałbym właśnie... się, czy dalej jest miejsce dla Izu w organizacji KSW. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Czy kiedyś siadaliście z Wojsławem, z Martinem do tej karty i gdzieś przyszedł pomysł, hej, zróbmy rewanż Ugonoch, Samociuk. To nie było takiej myśli, kurczę, ale przecież jak ten Izu to przegra, to w zasadzie on jest no, przekreślony. No trochę tak jest. Trochę tak jest. Myślę, że jeszcze dołożyłbym do tego, do tej układanki to... Jeżeli oczywiście, czego mu nie życzę, jak wszystkim, którzy wchodzą, ale matematyka jest brutalna, no i musi niestety połowa zawodników przegrać z grubsza. Natomiast jeżeli przegra, no to rzeczywiście ciężko mi wyobrazić sobie, co będzie dalej, chyba że mówię, no, że ten pojedynek będzie arcyciekawym, epickim starciem, który będzie wręcz sam z siebie żądał kolejnych kroków. No to wszystko zależy już od zawodników. My już, mogę powiedzieć przekornie, przed nami już jest tylko rozłożyć klatkę, a przed nimi wszystko to, co muszą zrobić. Piszą swoją historię, życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że Izu wyjdzie w takiej formie, jak wszyscy się spodziewali, kiedy wchodził do MMA, że będzie reprezentował. Znaczy on jest chwalony, on jest naprawdę chwalony. Dochodzą takie słuchy, że stawia opór tym naprawdę mocnym zawodnikom. Dlatego sam jestem tego ciekaw. Przejdźmy do ostatniego wątku tej rozmowy. To jest kolejny punkt w karcie. Radek Paczuski, Jason Willis. No kapitalne starcie. Po pierwsze przez debiut w KSW Radka Paczuskiego. Rywal, myślę, że na absolutnie świetnym poziomie. A ja się tak zastanawiam, dlaczego wy nie jakby dążyliście do starcia z Janikowskim, bo był taki pomysł na Radka Paczuskiego. Nie, jest wręcz odwrotnie. Dążyliśmy, Radek wyjechał bodajże do Tajlandii, tam bardzo szybko złapał COVID. Na jakiś czas... Wiesz, mówię właśnie po tej Nie doszło historii. Do tej walki nie dlatego, że ktoś jej nie chciał, tylko dlatego, że zewnętrzne
niezależne od nikogo elementy nie zagrały. Dziś jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy i Radek ma inne wyzwanie przed sobą. Ja bardzo wierzę w tego chłopaka. No, doświadczenie MMA boleśnie małe, bo to są tam 3 walki bodajże, tak? I to raczej krótkie walki do jednej walki. I też osiągnięcia w kickboxingu nie na skalę międzynarodową, natomiast bardzo solidny stójkowy zawodnik, kilkadziesiąt, blisko 30 albo więcej walk w stójce z sukcesami, ogromne serce do walki, no taki harpagan, który lubi przyjąć, lubi oddać. Mam wrażenie, że to jest potencjał na świetną walkę i no, daj Bóg, w MMA jest na fali, jeszcze nie przegrał, więc no wszystko przed nim. Czy to jest twoim zdaniem materiał na mistrza KSW w jakiejś oczywiście rozłożonej w czasie przyszłości? To powiem ci tak, w jakiejś rozłożonej w czasie przyszłości każdy jest materiałem na mistrza. Kwestia tylko, jaką wykonasz pracę od momentu pierwszej walki do tej, w której na szali stanie pas. To jest, wiesz, widziałem zawodników, którzy nie rokowali w ogóle, albo przynajmniej w mojej głowie nie rokowali, dzisiaj są mistrzami. Nie będę wymieniał, bo mogłoby się komuś zrobić przykro, ale tak, nie wierzyłem w wielu chłopaków, którzy dzisiaj noszą pas naszej organizacji znacznie bardziej niż dzisiaj wierzę w Radka. Jeśli mowa jest o tej układance Janikowski, Paczuski, to tu jeszcze jedno nazwisko się przewija, to jest Aleksander Ilicz. Gdzieś zakulisowo usłyszałem, że trwają rozmowy dotyczące ich rewanżowego starcia. Zresztą Ilicz na Instagramie zaczepia w sposób dość wymowny Damiana. Zastanawiam się, na jakim etapie są te rozmowy. Bo z tego, co wiem, to wcale pomimo tych zaczepek rozmowy nie są łatwe. Czy możesz potwierdzić? Rozmowy nie są łatwe, bo czasem zawodnikowi się wydaje, że, i mówię tutaj już tylko o sferze finansowej, że jest więcej wart niż jest w stanie zarobić. Natomiast, a szczególnie jeżeli jesteś, rok nie było cię w klatce. Więc rzeczywiście te rozmowy dzisiaj trochę stanęły. Myślę, że Aleksander musi trochę ochłonąć. Natomiast mnie interesuje ten chłopak. Uważam, że daje fajne walki. Nawet jeśli nie jest jakimś tam profesorem technicznym, to jest chłopakiem z nokautującym ciosem, a przede wszystkim z nokautującym kopnięciem, co wszyscy pamiętamy. I bardzo bym chciał, żeby ochłonął, spojrzał na siebie z dystansem, powiedział sobie okej. Dziś za tyle, udowodnię, że jestem wart tyle, ile chcę i wtedy okej, tak? Na ten moment nie jesteśmy od momentu, kiedy zaczęliśmy rozmowę, mam wrażenie, że nie jesteśmy o krok bliżej do tego, żeby ją zakończyć, ale to jest jego sprawa, to jest jego kariera, jego sprawa. Myślę, że ciężko powiedzieć, że ma fanów w Polsce, ale na pewno są ludzie, którzy pamiętają jego starcia, na pewno są tacy, którzy chcieliby rewanżu z Janikowskim i na pewno mógłby w KSW znaleźć na jakiś czas, na dłużej, krócej, zależy od niego dom. No ale nawet jeśli dom stoi, to jeszcze musisz chcieć w nim zamieszkać. Albo znaleźć klucze do niego. Tak jest. Klucze są w mojej kieszeni, zawsze. Zawsze. Okej, czekamy na finał tych rozmów. Czekamy również na galę KSW 70. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo czekam. Dziękuję bardzo. Za chwilę kolejny gość w studiu, ale wcześniej zobaczmy najlepsze akcje w wykonaniu Michała Materli w KSW. Zobaczmy, na co pisze się Pudzian. Świetnie. I teraz mocno i trafił prawą ręką, ale ja go wstaję.
Co za walka, co za ekspresja, co za emocje! To robi zresztą do klejaczy rywala. Ręka zamknięta! I gdzie jest moc w tych mięśniach? Po takiej przerwie kręci ręką swojego rywala! Michał Matenga! Czeka Matenga, zabrakło 5 centymetrów. Teraz ale bomba! Michał Materna! Z zawodników na świecie i trafił potężnym ciosem i od razu na dół, ale Michał jest na górze. Zdarzenie od Brazylijczyka Michał Materna, mamy za chwilkę wystrzelić. Bo 171 cm w tej kategorii wagowej Materna, ale ląglenie wchodzą. Dzieje się tak jak w walce z Jayem Silvą, bo my takiej walki chyba nie robiliśmy. Szybciutko odleci! Magic! Sufit warszawskiego torbaru zwalił się Wolesowi na głowę. Materna znokautował swojego rywala szybciej niż zrobił to mama i Kamino. A ze mną w studiu jest już drugi gość, Daniel Omielańczuk, to kolejny bohater gali KSW 70. Witaj zbawco, tak zacznę. Dlaczego zbawca? Dlaczego zbawca? No nie czytałeś opinii po transferze do KSW? Nie no, za bardzo nie czytam, wiesz, żeby się nie przestraszyć. No powiem ci tak, to już jest ogłoszone wszem i wobec, że Daniel Omielańczuk to jest ten, kto odbiera pas Filowi De Vriesowi. Tego chce lud i tak się zastanawiam. Daniel, na pewno doszły do ciebie takie komentarze. Czy to trochę, wiesz, nie za bardzo ciąży? Wiesz co, nie wiem czy ciąży, ale ja w ogóle o tym nie myślę. Nie myślę o De Vriesie, teraz mam cel. Ten cel nie jest wcale taki łatwy, jakby się komuś wydawało. Co pokazało ostatnie walce z Kito, tak, gdzie Michał go bił przez całą rundę, on w drugiej wyszedł i wygrał z Michałem. No to jest trudny przeciwnik. Obejrzałem pierwszy raz chyba tak naprawdę, prześledziłem jakieś tam walki swojego przeciwnika i uważam, że to nie jest łatwe, trzeba cały czas uważać na niego. Nie można chcieć go od razu tak jakby ubić, no bo to też już pokazał Michał, że jest twardym gościem. Oglądałem jego walkę z Delio, który też jest mocny, walczył na KSW, bardzo silny i mocny. I też męczył się z nim 3 rundy, więc nie można go chcieć za wszelką cenę ubić. No i powiedzmy sobie szczerze, nie da się z takim zawodnikiem też walczyć efektownie. Trzeba walczyć efektywnie, co nie będzie się przekładało na super walkę dla widza, tak mi się wydaje. Byłeś zaskoczony rozstrzygnięciem w walce Prasela z Kitą? Widziałeś na żywo? Wiesz co, byłem bardzo, bo ja Michałowi bardzo kibicuję, lubię go. Często do mnie przyjeżdża na sparingi, więc wiesz, bardzo kibicowałem i byłem w szoku, że on wytrzymywał te wszystkie uderzenia od Michała, który uważam, że ma jeden z mocniejszych Grand Am Pump w Polsce. Wiesz, wytrzymał, a w drugiej rundzie wyszedł, wziął co jego, nie? Z czego on ma głowę? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak, że to jest zawodnik, który ma krótkie doświadczenie, jeżeli chodzi o sporty walki. On był piłkarzem, potem z jiu-jitsu przeszedł na MMA i on tych walk takich zawodowych nie ma dużo, nie ma amatorskich, gdzie dostawał na to głowę i to dlatego jest taki odporny, no bo nie jest rozbity, nie? Ale jeżeli ktoś ma karierę amatorską w sportach uderzanych, potem bogatą karierę w sportach uderzanych zawodowo, więc ta głowa już jest troszkę słabsza, rozbita, a on jest, tak można powiedzieć, że świeża. Nie, ja mam wrażenie, że z granitu, bo on tam nie dość, że tak, przyjął tych bomb tyle, później udzielił jakiegoś fajnego wywiadu Mateuszowi Borkowi, jak dobrze pamiętam. Na koniec jeszcze poszedł za kulisy i wyglądał jakby, wiesz, był gotowy na afterparty. No powiem tak, nie wiem, czy to granit, czy jeszcze jakieś twardsze tworzywo. No, sprawdzimy to. Jest niedługo. Co będzie najważniejsze z twojej perspektywy w tym pojedynku? Z mojej perspektywy nie dać się wciągnąć w jego grę. Próbować utrzymać walkę w stójce, a jeżeli już dojdzie do parteru, to być z góry i mocno kontrolować, nie dać się w nic zrobić, bo przez te długie jego kończyny on pokazuje, że wkręca się do głębokiej gardy, próbuje trójkątów, próbuje omoplaty, balachy, więc trzeba cały czas czujnie być.
Ten transfer był szeroko komentowany. Mówię o twoim powrocie po kilkunastu latach do organizacji KSW. Ile ofert było na stole? Wiesz co, o to musisz pytać mojego menadżera. Dobra, bank, zapytałem. No i co? Wiem, dwie takie poważne oferty. Czy ty analizowałeś te oferty? Mówimy nie. O Fenie, mówimy o KSW. Wiesz co, ja mam od tego menadżera, ufam mu. Wiem, że on dla mnie chce bardzo dobrze, więc mnie to tak jakby nie interesuje, ta strona. Mnie interesują walki, mam być przygotowany, mam dawać dobre walki, a resztę on się zajmuje. Czyli to nie było tak, że ty na przykład siadłeś i powiedział, aha, tutaj dają tyle, nie, tutaj nie. tyle. On to, mi co zawsze robimy? Artur przyszedł i powiedział, Daniel, bierzemy KSW, tak? Tak, bierzemy, bo to jest najlepsza oferta i wszystko, nie? Okej, ale z tego co wiem, ta oferta jest jeszcze, była atrakcyjna z innego powodu. Z jakiego? Zapis w kontrakcie pozwalający na pląsy w pewnych miejscach. Na pląsy we freak fightach. Tak jest, zgadza się. Rzadko się zdarza, żeby KSW podpisywało takie kontrakty. To widzisz, tu jest ukłon też dla KSW, tak, że idą troszkę mi na rączkę, że pozwalają mi nie dość, że u siebie zarobić, to jeszcze gdzieś dodatkowo, nie? Idziesz w te freak fighty? Słuchaj, jak będzie propozycja, czemu nie? A ja słyszałem, że jest propozycja. No to jak słyszałeś, że jest, wiesz. Ja się skupiam na tej walce. Dla mnie ta walka jest najważniejsza. Nie wybiegam naprawdę. Dobra, musimy sobie tu troszeczkę pospekulować, bo tak, myślę, że część WCA przyklaśnie, część będzie darło z ciebie łacha. Nie, zaufaj mi, że nikt nie będzie dar ze mną mnie łacha, jeżeli dojdzie do jakiegoś rika i tu ci gwarantuję. Okej. Z tego co słyszałem oferty... I wszyscy będą chcieli mi pomóc. No dobra. Z tego co słyszałem, leży oferta na stole kosmiczna. 1/3. Gdzie tak słyszałeś? No mam takie swoje źródła i słyszałem, że to jest naprawdę dosyć ciekawa propozycja. No, słuchaj, dla mnie na pewno jest to dosyć ciekawa, ale tak jak mówię cały czas, będziemy rozmawiać o wszystkim po tej walce. Ja nie chcę wybiegać poza sobotę. No okej, dobra, daj mi trochę pospekulować. Nie, no ja wolę. Ale dobra, okej. Przyjdziesz w niedzielę, będziemy rozmawiać. Dobra, ale. Jak walka ułoży się po mojej, wiesz, po mojemu wygram i nie będę rozbity, to możemy. Ja jednak podrążę. Załóżmy, że nie wiem, że wszystko się udaje, tak? Bo opcja jest prosta, uda się albo się nie uda. Załóżmy, wiadomo, że... są dwa uda. Tak jest. Tak. Załóżmy się, że się uda. No. 1/3 mówimy o walce z zawodnikami z rekordem zawodowym. Wiesz co, powiedzmy sobie szczerze, na zdrowy rozum, nikt z zawodnikami, którzy są, wiesz, prawdziwymi zawodnikami MMA, z trzema nie wygra. Tak mi się wydaje. A tobie? No, zależy o jakim rekordzie mówimy. Wiesz, jaki rekord by nie był, to i jeżeli zależy, ktoś jest... kto stoi naprzeciwko. Jeśli jest, wiesz, z dwoma zawodnikami byłoby z rekordami, z prawdziwymi, którzy walczą, byłoby ciężko, ale tu jak masz trzech, którzy są bardzo kumaci i wiedzą o co chodzi, do tego jeszcze potrafią się ze sobą zgrać, jest to ciężkie. Nie wiem dlaczego, ale już współczuję tym trzem śmiałkom. Czemu nie mi? Dlaczego nie mi? Tobie... Pamiętaj, jestem tylko człowiekiem, wiesz. Dobra, to teraz mała zabawa, mały quiz. Kiedyś w takie niebezpieczne rejony zaprosiłem Mameda Khalidowa i nie miał problemu, żeby o tym opowiadać. No bo tak, rozumiem, nie mówimy oczywiście o walkach oficjalnych. 1/1 to raczej ty tam nie zdarzyło się przegrać. No nie, mówisz tu o tak, pozasportowych. Street Fighter. No. 2/1. Ty wiesz, pamiętaj, że ja wiele lat pracowałem w klubach nocnych. A wiem o tym. Bardzo długo, od 17 roku życia, to więc te historie różne tam były. Kumam, więc... no ale to idźmy w górę, 1/2. Były. Rozumiem, w zakładzie były i więcej. 1/3 też? Też były. 1/4? Różne były, naprawdę na tak zwanej szeroko pojętej ulicy różne rzeczy się dzieją. Czyli tym, kurczę, to nie wiesz, o co chodzi? Jeżeli ty coś trenujesz, coś potrafisz, a ktoś leci naprzeciwko z ciebie i jest tylko nabuzowany czymkolwiek, ale nie potrafi, no to ci ludzie składają się po pierwszym strzale, więc po pierwszym uderzeniu, No, rozumiem. Będą jakieś specjalne przygotowania, jeśli do tego dojdzie, Jeśli do tego dojdzie, to na pewno będą.
Czy jest, wróćmy już do sportu, czy jest w KSW w rankingu ktoś, z kim jakoś wybitnie chciałbyś się zmierzyć? Nie, wiesz co, ja nigdy nie wybierałem sobie przeciwników, nigdy nie rozkminiałem, zawsze, wiesz, to co mi dają, to biorę, tak? Tutaj też miałem jednego przeciwnika, który w propozycję, którego się zgodziłem, on się nie zgodził, więc prawdopodobnie nawet w KSW nigdy nie zadebiutuje przez to, że powiedział, że jest, jeszcze nie jest gotowy na mnie. Dostałem w drugiej propozycji Pracela, to nawet nie rozkminiałem tego, powiedziałem ok, bierzemy. No to ja, wiesz, Jan Łachowicz mówi, o którym za chwilę też porozmawiamy, że trzeba łączyć kropki. Martinek to był? Może? Bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że to jest zawodnik z zagranicy, zawodnik, się... który walczył w ACA, wszystko mi się zgadza. A to nie wiem, nie wiem, ja nikogo nie będę, wiesz... wiesz. Czyli Martinek. Nie wiem. Jak zwykle dyplomatycznie, Daniel Omielańczuk, wywołałem ten temat, to przechodzimy do tego tematu. Jeszcze dwa wątki chciałem tutaj z tobą omówić. Jan Błachowicz, no. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Nie tak dawno na gali UFC. Aleksander Rakić, trzecia runda, kontuzja. Czy tobie jako no, bliskiemu koledze Janka kamień spadł z serca po tej walce? Wiesz co, ja wiedziałem, jak Janek jest nastawiony psychicznie do tej walki. Widziałem, jak w początek walki wszedł, to już wiedziałem, że będzie dobrze. I mimo, że ta druga runda była dla Janka nie była przegrana, pokorowa. To pamiętajmy, że te kopnięcia Janka, to już się na Rakiczu było, to widać, w pierwszej rundzie odłożyły. I to jest tak, że wiesz, nawet jak już w tę drugą rundę nie dostawał, ta noga puchnie. Ona coraz bardziej boli. Dostałby jeszcze dwa i myślę, że już by było po robocie i tak, nie? Mhm. A czy ty byłeś jednym z tych, którzy lali Janka na sparingach? Nie, tym razem to chyba tak naprawdę pierwsze przygotowania, odkąd trenujemy ze sobą, gdzie nie sparowaliśmy. W ogóle z Jankiem. Okej, okay, ale nie wiem, czy wiesz, co Jan powiedział przed walką. W wywiadzie ze mną powiedział, że gdyby nie Daria Albers, on po prostu nie wyszedłby do walki na gali UFC. I zastanawiam się, czy było naprawdę tak źle, bo on powiedział, że każdy niemal sparring wyglądał tak, jak walka z Gloverem Teixeirą. A jak wyglądała walka z Gloverem, wszyscy wiemy. I czy faktycznie do momentu tego transferu, do momentu tej pracy nad tą stroną mentalną było tak fatalnie? Co wiesz, jeżeli Janek tak powiedział, tak to czuł, no to pewnie tak było, tak? Ale uważam, że jak się pojawiła Daria w klubie, zrobiła naprawdę ogrom pracy przy Janku. Nie tylko, bo ja czy Izu też z nią dużo rozmawiamy. I uważam, że to jest bardzo fajna dziewczyna, kuma ten sport, bo sama wiele lat trenowała, walczyła, robiła psychologię w Stanach i zna się na sporcie, bo wiesz, nie każdy psycholog będzie dobry pod sporty walki, bo sporty walki są specyficzne, tak, bo tu dostajemy po głowie i tak dalej, to nie jest piłka siatkowa, ręczna czy cokolwiek innego, więc żeby ogarniać ten sport, to trzeba samemu w nim być, a Daria była ponad 20 lat, więc świetnie zna ten sport, pracowała z najlepszymi na świecie, trenowała też z najlepszymi na świecie, więc ogarnia, myślę, że co było widać nawet na walce, jak Janek wszedł w tą walkę, jak się poruszał, że zrobiła robotę, nie? No, powiedział coś takiego, słuchaj, gdybyś zobaczył moje sparingi przed tym, jak się spotkaliśmy, a te po kilku dniach, no to niebo a ziemia. Jeśli to mówi Jan Błachowicz, no to nie można mieć wątpliwości. Nie, no na pewno nie, więc widzisz, jaką rolę odgrywa głowa i praca z takim coachem mentalnym, nie? Mhm. Jak byłem w Stanach, kiedyś jak jeździłem trenować z Michałem Materlo do AK, tam na przykład Kain też pracował, wiesz, z takimi ludźmi, więc na tym uważam poziomie już takim hard level, to trzeba z takich ludzi korzystać. To żadna, wiesz, ujma na honorze, bo u nas to już jest taka mentalność, że zawodnicy teraz to już dochodzi, że się wstydzą, nie, no bo jak to z tym samcem alfa, po co mi ten, ale to jednak to są takie małe szczególiki, które, wiesz, pomagają, nie? A jak odebrałeś taką dyskusję, która się przetoczyła, troszeczkę ją podgrzał sam Rakić po przegranej, że to tak naprawdę on przegrał z kontuzją, a nie z Jankiem. No, miałem takie wrażenie, że nie wiem dlaczego, tak troszeczkę odbierano Janowi przyjemność z tego zwycięstwa. Wiesz co, tak naprawdę, bo
Po dwóch rundach było 50-50 na kartach, tak? Pierwszą rundę wygrał Janek, drugą Rakic, trzecia kontuzja, więc Rakic i inni mogą sobie raz spukulować, jakby, żeby nie kontuzja, tak by ta walka się potoczyła. Ja uważam, że ta noga Rakicza przednia była tak obita i było to widać, że on już zmieniał pozycję w pierwszej, że to każde uderzenie, to było widać grymas u Rakicza na twarzy, że to by nic mu nie dało, czy przegrał przez kontuzję, czy dalej, bo ta walka by się zakończyła przed czasem na korzyść Janka i tak. No ale on dzięki tej kontuzji też może dalej, wiesz, spekulować, może chcieć rewanżu i tak dalej, nie? Zatrzymać się na tych słowach, to by nic nie dało, bo przejdziemy teraz do ostatniego tematu naszej rozmowy. No, zaraz po tobie w klatce podczas sobotniej gali KSW 70 Michał Materla, Mariusz Pudzianowski. Powiem tak, jak zobaczyłem zdjęcie rozbitego nosa Mariusza Pudzianowskiego, to w pierwszej chwili pomyślałem, nie, no na Bank Daniel. Nie, no z Mariuszem nie robiłem do tej walki, bo walczymy na tej samej gali, ja mam dwumetrowego innego przeciwnika, on ma lżejszego dużo ode mnie, innego stylistycznie, więc ani jednego treningu za sobą nie robiliśmy. Nie, bo też tak myślałem, że ty masz, nie masz jakiegoś tam zakazu zbliżania się do niektórych zawodników WCA, że wchodzisz na salę, a z tym nie mogę, z tym nie mogę. Nie. O, siema Janek, to dawaj. Nie, dlaczego tak mówisz? Że, nie, że coś ze mną jest nie tak? Że... No wiesz, zdarzało ci się tam popsuć kogoś przed, nie, tuż już, przed galą. Nie. To wcale nie. Nie, ja tylko oni sami się psuli. Aha, rozumiem. No tak. czyli plotki, ale wracamy. Plotki, bardzo złe plotki. Bardzo złe plotki, to wracamy też do rozmowy. W życiu bym nie pomyślał, kiedy widziałem Mariusza Pudzianowskiego na gali razem z tobą, pamiętnej gali KSW 12, że jakieś tam, wiesz, 12-13 lat później zobaczę Mariusza w starciu z Michałem Materlą. Szok dla mnie osobiście, ale z drugiej strony walka, która mnie interesuje. A jak do, ty do niej posłuchasz? Słuchaj, mnie też interesuje. Ja wiem, że tam było dużo takich ludzi, że hejtu na KSW, że bez sensu zestawienie, bo to nie jest rankingowo, ale to nie same rankingi walczą, wiesz o co chodzi. Nie zawsze te walki takie rankingowe muszą być super. Ja uważam, że to super zestawienie. Michał będzie walczył, ważył około 100 kg, wiesz, ten będzie ważył 120. Jeden i drugi coś wniósł do polskiego MMA. Wiadomo, dzięki Pudzianowi ta popularność bardzo wzrosła. Michał też swoją osobą, to, że toczył te potężne wojny takie, zrobił też dużo dla tego sportu i ludzie go lubią, więc zestawienie dwóch ikon tego sportu w Polsce, super. To teraz tak analizując, powiedzmy, możliwy przebieg walki, czy ty uważasz, bo ja mam takie mam poczucie, że Mariuszowi środowisko sportu walki nie daje szans, że on idzie tam na ścięcie, że to będzie dla niego samobójstwo. Jak ty do tego podchodzisz? Znaczy, ja ci powiem uczciwie, znam jednego, drugo tak. I nie będę tego mówił, że sympatyzuję, bo się przyjaźnię z Michałem, wiesz, bardziej niż z Pudzianem, tylko mówię uczciwie, czysto sportowo, znając jednego i drugiego, uważam, że ta walka nie potrwa więcej niż jedna runda i Michał wygra. W jaki sposób twoim zdaniem Michał wygra? On lubi, kiedyś poddawał, teraz ubija w parterze. Słuchaj, uważam, że Mariusz nie ma żadnego atutu, poza jakimś, wiadomo, to jest walka poza lucky punchem jakimś takim, gdzie wejdzie, tak jak było to na przykład, że uderzył i znokautował Gracie'ego. Więc uważam, że nie ma żadnego atutu, który mógłby zaskoczyć Michała. Czy to będą zapasy, czy to będzie stójka, czy parter. Aż tak? To mówię jak, uczciwie. A wiesz, jak ja oglądam trailery, jak słucham Mariusza, zastanawiam się, skąd w nim tyle pewności siebie, bo ten Pudzian wierzy, że on może roznieść Michała. Wiesz co, trzeba przyznać Pudzianowi, że on zawsze w siebie wierzył. On jest typem, który przeniósł tak, to dominację, którą był w strongmanach i ten umysł, że on był tam najlepszy, przeniósł do klatki i on lepiej walczy niż trenuje. To mu trzeba przyznać i wiadomo, nie można go lekceważyć, bo to jest jednak chłop, który waży 120 kg, ma czym uderzyć, ma czym kopnąć, ale patrząc się, jak znam obu i z oboma trenowałem i wiem, co potrafią, no to Michał jest... No niestety, jest, uważam, że dużo lepszy w każdej płaszczyźnie. Jasne. Czyli ty też potwierdzasz to, co mówi niemal większość tego środowiska, ale tak czy inaczej
walka będzie absolutnie ciekawa. Będzie bardzo ciekawa. Czekam, nie mogę się doczekać. Daniel, wielkie dzięki. Czekam też na twój pojedynek z Ricardo Prasselem, a za chwilę w studiu, tyle że wirtualnie, Michał Materla. Za chwilę będziemy go gościć, a wcześniej krótka zajawka, krótka zapowiedź walki szczecińskiego berserkera z Mariuszem Pudzianowskim. Doszło do tego, co w końcu stać się musiało. A z nami jest już trzeci gość tego programu, Michał Materla, tym razem nie w studio, a wirtualnie. Gala KSW 70, już wszyscy wyczekujemy tego wieczoru, zmierzysz się tam z inną legendą, z Pudzianem, ale jak tak na ciebie patrzę, to chciałbym powiedzieć, Michał, to ty? No powiem ci tak, nie widziałem ciebie dawno w poniedziałek przed walką w takiej wersji, raczej była wersja mumia. No tak, faktycznie, już mieliśmy nieraz okazję rozmawiać i wiesz, że w tym momencie to już ciężko do mnie podejść bez kija, a tym razem jest zupełnie inaczej i faktycznie czuję się fenomenalnie i uświadomiłem sobie, jak ciężki jest ten proces robienia samej tej wagi i jak dobrze można się czuć, nie robiąc po prostu tej wagi. A czy to jest dla ciebie szok, że te ostatnie dni przed pojedynkiem mogą tak wyglądać, tak jak teraz? Troszkę tak, troszkę na pewno, bo odkąd pamiętam, to ja musiałem ciąć tą wagę i mentalnie się zastawiać na to, że będę musiał po prostu bardzo ciężko pracować w tym ostatnim tygodniu i właściwie ta walka zaczynała się już ponad tydzień czasu przed samą walką, czyli to najgorszy etap tego wszystkiego, a tym razem jest inaczej i też się bałem, czy nie podejdę do tego zbyt, jakby to powiedzieć, nonszalancko i po prostu, że będę za dużo jadł i będę za dużo trenował i to też, żeby nie wpłynęło na moją dyspozycję w sobotę, ale oczywiście tutaj moi trenerzy na tym pilnują i żebym nie przetrenował się w tym ostatnim etapie, gdzie po prostu nie muszę robić tej wagi i wyjdę na pewno w sobotę w super dyspozycji. A ile wskazuje w tym momencie waga? A zostawię to kibicom, żeby dopiero zobaczyli w piątek. Ale odstawiam, że tam jedynka z przodu na pewno się pojawiła. Wrzuciłeś ostatnio dość zabawny filmik. Ja się bawiłem dobrze, ale jak zerknąłem w komentarze, to miałem takie wrażenie, że niektórym brakuje jednak luzu. Te słowa Polska górą, wszyscy wiemy, że wy zawodnicy lubicie, Mariusz Pudzianowski zresztą też lubi sobie gdzieś tam delikatnie wbić szpileczkę, pożartować, zresztą co pokazał w starciu z Jurasem. Jak ty odebrałeś te właśnie takie komentarze, wiesz, no, ludzi, którzy, nie wiem, miałem wrażenie, że no, oskarżają cię wręcz o naśmiewanie się z Pudziana. Wiesz co, nie, w ogóle się tym nie przyjmuję, to... Często, gęsto ludzie po prostu nie mając do czego się doczepić, to się czepiają do szczegółów. Myślę, że i Mariusz miał do tego duży dystans i ja też jako fan sportów siłowych i jako młody chłopak, który oglądał kiedyś kiedy oglądał kiedyś Strongmanów, po prostu kibicowałem i to się na stałe zapisało już w historii, czy to Polska górą, czy to by nic nie dało. Czy jeszcze tam takich parę tekstów było, które po prostu funkcjonują w przestrzeni, nie tylko odnośnie sportu, ale różnych sytuacji i każdy ma do tego dystans, a ci, którzy odebrali to jako naśmiewanie się albo atak, no to są w dużym błędzie i szkoda mi tylko, że są tak smutni. Też mi jest szkoda. Wracamy do tego pojedynku. Przysłuchuję się głosom środowiska przed chwilą tutaj w studio. Daniel Omielańczuk stwierdził, że no Pudzian raczej nie ma wielkich szans na zwycięstwo z tobą. Mam takie też poczucie, że dla wielu to jest samobójstwo, wybranie się dla Pudziana
wybranie się do pojedynku z tobą. Czy ty podzielasz to zdanie? Czy ty uważasz, że to jest dla Pudziana samobójstwo, czy nie? Nie odbieram tego tak, jak to powiedziałeś. No, ja też byłem postrzegany w takiej roli, jak próbowałem z Soldiciem, bo jakby to jest naszą istotą, no wyzwania, tak? Lubimy wyzwania wszyscy i to jest sporty walki, tu może zdarzyć się wszystko. Nawet jak masz 1% na szansę na zwycięstwo, to jest aż 1% i dlaczego tego nie spróbować? To może teraz zacytuję Mariusza Pudzianowskiego, który stwierdził, że ty będziesz kamikadze, jeśli pójdziesz z nim w przepychanie. Duża pewność ciebie, jak to skomentujesz? Wiesz co, zaskoczę cię, bo wręcz jakby intryguje mnie to i powiem nawet szczerze, żebym spróbował tego, bo nie obawiam się wcale tej konfrontacji. Nawet o. przepychając się z Mariuszem. Która walka? Myślę, że nawet jestem w stanie go mocno zaskoczyć w tej kwestii. To ja się nie mogę doczekać. Która walka Pudziana zrobiła na tobie największe wrażenie? Która walka Pudziana zrobiła na mnie największe zaskoczenie? Wrażenie. Wiesz co, chyba wrażenie. Ciężko mi teraz tutaj tak jednoznacznie określić, która to była walka, która zrobiła na mnie takie duże wrażenie. Mariusz jako osoba, która pół życia trenowała sporty siłowe, no to na pewno zrobił duży progres i mogę go pochwalić tylko za to, co właśnie osiągnął, zmieniając tą dyscyplinę, bo to naprawdę jest bardzo dużo ciężkiej pracy, wyrzeczeń i samozaparcia, żeby przejść ze sportu siłowego do sportu, jakim jest sporty walki, w taki sposób. Dobra, to może inaczej. Które skończenie z tych pojedynków Mariusza, ja ci wymienię trzy, postawiłbyś najwyżej? Tyberiusz Kowalczyk, Gracie, a może Bombardier? No Bombardiera w ogóle bym tutaj nie wskazał jako coś, co mnie zaskoczyło, bo miałem wrażenie, że Bombardier dowiedział się po walce, że można było uderzać. Gracie faktycznie było fajnym knockoutem, ale chyba ja w moich oczach faworytem był Tyberiusz Kowalczyk, jak walczył z Mariuszem, to bym wskazał tutaj za pokonanie Tyberiusza Kowalczyka jako takie największe zaskoczenie. Tak, tam takie potężne łokcie spadały. Czy jest coś, czego obawiasz się, to będzie ostatnie pytanie, czy jest coś, czego obawiasz się ze strony Mariusza Pudzianowskiego? Wychodzę bardzo dobrze przygotowany, pewny siebie, ze świadomością tego, że mam dużo większe doświadczenie i większe umiejętności i naprawdę będę bardzo mocno skoncentrowany, żeby nie popełnić żadnego błędu i przeszchylić szale zwycięstwa bardzo szybko na moją korzyść. Czekamy, wierzymy w to, że ta arena, Atlas Arena w sobotni wieczór dosłownie zadrży w posadach. Michał Materla był moim gościem. Wielkie dzięki, Michał. Do zobaczenia na ważeniu. To już koniec pytań, to już koniec programu. Przypominamy, gala KSW 70 już w najbliższą sobotę. Łódzka Atlas Arena, starcie legend, transmisja od godziny 19 na platformie Viaplay. Artur Mazur, zapraszam już za tydzień na kolejną odsłonę programu Klatka po klatce.